Świat, w którym na każdym kroku czyha na ciebie niebezpieczeństwo, to świat, w którym twoje wyniosłe słowa o niepoddawaniu się zostają poddane próbie. Właśnie takim światem jest Attack on Titan, czyli uniwersum, w którym na każdym kroku czeka na ciebie życiowe zagrożenie. Raz jest to 15-metrowy tytan, który tylko czeka, aby cię pożreć, a drugim razem jest to frakcja ludzi, która nadal chce utrzymać swoją władzę. W czasach, w których panuje spokój, twierdzenie, że będziemy w stanie przejść do przodu, nieważne co się stanie, jest wręcz niebotycznie łatwe. Dopiero takie kryzysowe sytuacje sprawdzają, czy twoje wcześniej wypowiedziane słowa mają jakiekolwiek uzasadnienie w świecie rzeczywistym. Jak myślisz, kto był w stanie mimo wszelkich przeciwności losu wstać z kolan i wiecznie przejść do przodu? Kto umiał swoją osobą nie tylko dawać nadzieję sobie na spełnienie swojego marzenia, ale i setkom innych ludzi? Rzecz jasna, był to 13 komendant zwiadowców Erwin Smith, którego postać sobie dzisiaj nieco bardziej przybliżymy. Ja nazywam się Huzot Hanma i zapraszam Cię na jego analizę. W jaki sposób można się przeciwstawić terrorowi, który opisałem chwilę temu? Co sprawia, że możesz rozgonić wszechogarniający mrok? W tym sensie metaforycznym jest to rzecz jasna światło, ale Survey Corps potrzebowało kogoś, kto był w stanie poświęcić ludzi i tak skazanych na stracenie dla większego celu. Po latach nieudolnych kadencji poprzedników stanowisko swoistego generała przejął człowiek, któremu przyświecało coś więcej niż zemsta. Widzicie, w przeszłości prawdopodobnie ludzie, którzy zaprzysięgli odbicie Paradis pod panowania Tytanów, walczyli z nimi, bo tak, bo społeczeństwo potrzebowało iluzji, że ludzie jako gatunek poczyniają pewien postęp. Jedyne co mogło przerwać tę niekończącą się pasce porażek to marzenie. Marzenie, które było w stanie rozświetlić ten mrok. I takim właśnie marzeniem był cel Erwina, czyli dziecka, któremu chora rzeczywistość świata za murami zabrała ojca. Widzicie, to marzenie musiało gdzieś wykiełkować. A gdzie najłatwiej o kreowanie poglądów, jak nie we własnym domu? Ojciec Erwina był nauczycielem, który bacznie przyglądał się otaczającej go rzeczywistości. Temu człowiekowi zwyczajnie nie pasowała ogólnie ustalona wizja tego, że ludzie dziesiątki lat temu uciekali przed ludożernymi stworami i skryli się za murami, które magicznie powstały albo dzięki pomocy bogów, albo dzięki pomocy króla Fritza. Zwyczajnie dla trzeźwo myślącego, krytycznego człowieka to nie miało sensu. W związku z tym tata Erwina podzielił się z nim jego hipotezą na temat manipulacji wspomnieniami przez dostojników stojących na czele królestwa. Zwyczajnie nie umiał on pojąć, jakim cudem nikt ustnie nie przekazywał sobie przez dziesiątki lat informacji, jak doszło do tego, że ludzie znaleźli się za murami. Jedyna informacja odnośnie tego zdarzenia to oficjalny komunikat władz, który, jak przecież wiemy, odnośnie historii świata różni się od siebie w zależności od zakątku, w którym się wychowujemy. Erwin, jak to dziecko, podzielił się tą ciekawostką z innymi znajomymi z klasy i w taki sposób słuch po jego ojcu zaginął bezpowrotnie. Jak sami wiemy i jak dowiedział się po czasie Erwin, żandarmeria zwyczajnie zajmowała się osobami odpowiedzialnymi za próbę zgłębienia wiedzy odnośnie otaczającego ich świata. To też od tego momentu Erwin Smith przysiągł sobie, że dowie się, jaka jest prawdziwa historia tego świata i w tym celu zrobi wszystko, aby pomszczenie ojca i jego niesubordynacji doszło do skutku. Wszystko, co zrobił do tego momentu, stało się zwyczajną obsesją. Ale w przypadku człowieka, który ukierunkował wszystkie swoje myśli na jeden cel, nie ma co się dziwić. Erwin zwyczajnie chciał wyeliminować tę otaczającą go rzeczywistość. Rzeczywistość, w której dociekanie prawdy było zwyczajnie karane w najgorszy możliwy sposób. W ten sposób Erwin zaczął nieumyślnie uosabiać idee, które się nie wykluczały, ba, nawet pozwalały mu na stawianie się coraz to bardziej szanowanym w oczach jego towarzyszy, mimo że jego cel indywidualny był zupełnie inny od tego grupowego. Widzicie, Erwin stał się fizyczną postacią marzenia ojca. Gonienie za świadomością tego, co naprawdę steruje światem, idealnie pokrywało się z narracją robienia wszystkiego dla przetrwania ludzkości. W ten sposób komander mógł z kredytem zaufania podejmować wszelkie ryzykowne operacje, nie tracąc tym samym w oczach innych. Inni ludzie myśleli, o, on to robi dla nas, w czasie kiedy on tylko gonił za własnym marzeniem. W czasach, gdy jedyne co miał w głowie to progres w sprawie odkrycia prawdy, to każdy, nawet najmniejszy krok w stronę ratunku, był dla niego czymś na miarę sukcesu.
Każde przybliżenie go do końca jego zmagań było zwyczajnym odetchnieniem i widzimy to w przypadku wielu scen zadowolenia ze swoistych pyrrusowych zwycięstw. Erwin zdał sobie sprawę, że aby finalnie osiągnąć to, co zamierzał, to musiał dokonywać poświęceń. Wiedział, że każdy metr bliżej jego celu to kolejny poświęcony kolega z oddziału. Przy czym zdawał sobie świetnie sprawę, że jest to ofiara konieczna, bo ci, którzy nie są w stanie nic poświęcić, nie są również w stanie zmienić efektów swoich działań. Nie chciałbym tu powiedzieć, że Erwin był kimś koniecznie złym dla otoczenia, wręcz przeciwnie. Uważam tylko, że jego zdolności manipulacyjne i to w jak dużym stopniu sprawiały, że ruszył on do przodu, zmusiły go do tego, aby odrzucić tę słabszą stronę siebie. Widzicie, kiedy lud tego potrzebował, Erwin był stoicko spokojny. Kiedy lud potrzebował, potrafił on krzyczeć i wrzeszczeć, byleby tylko przysporzyć otaczającym go ludziom nieco otuchy. W tej burzy wykreowanych postaci myślę, że Erwin zatracił tego prawdziwego siebie. To dziecko, które zwyczajnie chciało wyjaśnień, dlaczego za tak małe rzeczy jak dociekanie prawdy jego ojciec musiał zginąć. Co nie zmienia faktu, że w tym co robił był zwyczajnie najlepszym z możliwych kandydatów. Perfekcyjnie potrafił wykalkulować poświęcenie jego ludzi i możliwy z tego zysk dla reszty, którzy pozostali przy życiu. Był w stanie podejmować ryzyko, które było jedyną możliwą drogą do uzyskania upragnionego celu. To właśnie odróżniało go od pozostałych generałów, takich jak Keith Shadis. Erwin jechał na misję z myślą, okej, zrealizujemy cel w taki i taki sposób i przy tym jest ryzyko stracenia ludzi. Kiedy reszta jego poprzedników nie podejmowała ryzyka i zwyczajnie starała się coś działać przy jak najmniejszych stratach. Przy czym, jak uczy nas realne życie, tak i było w tym przypadku. Kiedy podejmiesz ryzyko, to tracisz coś dla czegoś, a gdy nie podejmiesz go wcale, to stracisz wszystko. I to wcale nie znaczy, że te śmierci nie dotykały Erwina. Wręcz przeciwnie, ale nie płakał on nad nimi, jako nad zgonami, których dało się uniknąć. Tylko nadawał on tym zgonom znaczenie, którego wcześniej nie miały. W momentach, w których widzimy rzeczy, które mogą zakwestionować jego cele i motywacje, to właśnie wtedy wyłania się to, co naprawdę przyświeca naszemu przystojnemu blondynowi. Cytując, będzie taki moment, kiedy dowiemy się prawdy o tym świecie i ja muszę przy tym być. Tak powiedział. To ukazuje nam, że jego priorytetem nie jest przetrwanie ludzkości, tylko wieczna pogoń za tym, czego jego ojcu nie udało się doścignąć. W związku z tym apeluję o zaprzestanie uznawania go za osobę wyznającą utylitaryzm. Utylitaryzm jego to taki pogląd, który postuluje, że jeśli jakieś poświęcenie odbije się korzystnie na danej społeczności, to zwyczajnie powinniśmy się go podjąć. Erwin nie działał dla dobra swojej społeczności, tylko jego zaparcie w dążeniu do celu tworzyło taki właśnie produkt uboczny. Erwin był zwyczajnie egoistą, który w tym świecie miał o tyle szczęście, że jego cel oraz cele ludzi wokół niego nie odstawały od siebie znacznie, mimo tego, że były całkiem inne. Levi pyta się Erwina, czy piwnica jest warta dla niego więcej, aniżeli zwycięstwo ludzkości. Na te pytanie odpowiada twierdząco, co śmiało już może zakończyć tę jednostronną debatę. Gdy Erwin dowiaduje się, że tytanami być może są ludzie, to jedyne co jesteśmy w stanie zobaczyć, to pewien wykrzywiony uśmiech na jego twarzy i te piękne, niebieskie, błyszczące oczy. Generał w każdym momencie przybliżania się do prawdy ojca czuje niesamowitą ekstazę. Czuje tę samą ekscytację, którą widział przed laty jeszcze jako dziecko. No dobrze, rozmówiłem się już na temat motywacji wystarczająco, teraz pogadajmy o tym, co sprawiło, że Erwin nie przestał podążać za wizją ojca. Kiedyś ktoś w żartach powiedział, że paradoksalnie to w życiu najważniejsi są ludzie. I tak było w tym przypadku. Gdyby nie fakt, że komendant zobaczył w dwóch personach niesamowitą szansę na odwrócenie biegu wydarzeń, to prawdopodobnie nigdy nie ruszyłby do przodu. Rzecz jasna, mowa tutaj o Erenie i Levi'u. W przypadku tego pierwszego sprawa ma się relatywnie jasno. Od kiedy tylko zaobserwowano, że w szeregach kadetów jest delikwent, który potrafi przemieniać się w tytana, to Erwin potraktował to nie tylko jako okazję do szerzej zakrojonych podbojów terenów poza murami, ale przede wszystkim dało mu to promyczek nadziei na to, że filozofia jego ojca i jego zmierzała w dobrym kierunku. Erwin stwierdził, że umiejętność, którą dysponuje jego młody kolega, jest czymś, co pozwoli na
zasadzie po nitce do celu doprowadzić go do tajemnicy Tytanów i ich powstawania. A z tego miejsca już prosta droga do wiedzy na temat murów i tak dalej. Ba, Erwin ufał Erenowi na tyle, że popełnił swego rodzaju błąd z przeszłości ponownie, tylko w nieco bardziej subtelny i delikatny sposób. Na tyle, aby nie był on wykrywalny. Jak już doskonale pamiętacie, Erwin rozmówił się ze swoimi kolegami na temat tego, że osoby z centrali manipulują mieszkańcami murów. Tu zrobił coś podobnego, a mianowicie, gdy zginęły dwa tytany, nad którymi Hanji pracowała w charakterze badawczyni, to Erwin od razu rzucił podejrzenie na ludzi, pytając się Erena, jak myślisz, kto jest prawdziwym wrogiem? Rzecz jasna, tytan atakujący nie odwzajemnił w tamtym momencie założeń przełożonego. Zaufaniu jednej osoby do drugiej. Sytuacja z Levi'em ma się o tyle ciekawie, że z swoistym uwolnieniem z okowów jednego i drugiego. Levi dzięki swojemu koledze wydostał się z biedy i brudu podziemnego miasta, a Erwin dzięki Levi'owi stał się wolnym człowiekiem. Już tłumaczę. Widzicie, kwintesencją tej postaci jest moment szarży, by odbić jeden z murów. A w zasadzie moment przed szarżą. Erwin wie, że są w tej tragicznej sytuacji i że najlepsze wyjście z tej sytuacji to tylko kolejne pyrrusowe zwycięstwo. W tym przypadku obydwie strony mogą wygrać niesamowicie dużo, ale również stracić porównywalnie. W tej chwili Erwin pyta swojego drugiego przyjaciela o to, co powinien zrobić, jak powinien się zachować jako komander tak wielu ludzi, którzy tylko na jego skinienie mogą zostać poświęceni, aby ten przeżył i zdobył piwnicę. Levi daje mu jasną odpowiedź. Odrzuć swe pragnienie i zgiń. Ta konsultacja to nie jest zwieńczenie tego, co przyświecało Erwinowi. To ukazanie dylematu, który trapił go przez całe życie. Ten moment ukazał, że utylitaryzm i egoizm obecne w jego duszy były ze sobą w stanie ciągłej potyczki. Gdyby Erwin skupiał się tylko i wyłącznie na marzeniu, to przecież nie brałby nawet drugiej opcji pod uwagę, prawda? Jednak i tym razem pokazał on, że to, co pchało go wiecznie do przodu, nie zostanie w tym przypadku zmarnowane. Jego słowa z pamiętnej przemowy o poświęceniu się ich towarzyszy zastosował i w tym przypadku. Jak inni poświęcali się dla niego, tak teraz on postanowił poświęcić swoje życie i swoje zdolności dla sprawy. Stwierdził, że jeśli jego działaniami nawet po śmierci ci, którzy przybyli po nim, zdobędą prawdę na temat otaczającego świata, to jego marzenie się ziści. I nieważne, że nie będzie go przy tym. Dzięki temu, że ruszy on teraz do szarży wraz ze swoimi pobratymcami, to pokaże wszystkim, że jego życie osobno liczy się dokładnie tak samo, jak każde z ich żyć, a to sprawi, że wszyscy zginą dla prawdy, za którą tak bardzo, wręcz dziecinnie gonił całe życie. Każdy ginął wtedy dla swoich egoistycznych, subiektywnych pobudek, a nie dla całości operacji. Co nie zmienia jednak faktu, że ich indywidualne cele łączyły się z linią ideową całej ludzkości. To, co pchało Erwina jako generała przez całą serię, pchało w tym momencie również ich, dzięki czemu byli oni w stanie osiągnąć aż tak wiele. Myślę, że komander postąpił w tym momencie w taki sposób, również mając na uwadze to, że gdyby tego nie zrobił, to zachowałby się jak ludzie, którzy zamordowali jego tatę, czyli ludzie, którzy osiągają swoje cele, nie mając na uwadze tego, co chce zrobić ktoś inny, ktoś mi słabiej znany i po prostu robią coś jego rękami. To była moja analiza Erwina. Mam nadzieję, że wam się podobała. Zdecydowanie jak na ten moment najdłuższa na moim kanale. No i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnych analizach, a tymczasem do usłyszenia.